Witamy wszystkich, nazywamy się Joanna i Dawid Wacławczyk. Przyjechaliśmy z Żor, 3,5 roku stażu małżeńskiego. Przyjechaliśmy na rekolekcję tutaj, żeby nauczyć się ze sobą rozmawiać. Tutaj mogliśmy, wyszły nam temperamenty, że jestem cholerykiem, żona flegmatykiem i ten temperament wyszedł tutaj, że jestem nerwowy, że powinien się w domu troszkę bardziej słuchać żony, może mniej wymądrzać. Bardziej poznamy żonę. Ja tylko chciałam dodać, że myślę, że dokonało się u mnie uzdrowienie. Zabierze mu nasze małżeństwo i siebie samą i myślę, że Bóg wie, co z tym zrobi, że pokieruje tym w dobrą stronę. To do Pana. Mam na imię Adam, to jest moja żona Marzenka. Mamy dwójkę dzieci. Chłopaków. Przyjechaliśmy z tego na tę rekolekcję. Przyjechaliśmy na rekolekcję, żeby nauczyć się w zasadzie ze sobą rozmawiać. Ale jedna rzecz mnie zaskoczyła. Ważne jest, żeby tę miłość małżeńską, te relacje między mną i Adamem przedkładać na pierwsze miejsce. Nie tak jak do tej pory robiłam, że dzieci były na pierwszym miejscu. Bo później wszystko się waliło. Jeśli my razem jesteśmy na pierwszym miejscu, my pokazujemy dzieciom, że możemy się przytulić, ucałować, to one rzeczywiście lgną do nas. One też chcą wtedy być, są szczęśliwsze, chcą być przytulane, kochane. I tego się będę trzymać. Relacje pozwoliły mi otworzyć swoje serce właśnie w kierunku najpierw do Boga, a później, tak jakoś pod działaniem Ducha Świętego, no możemy ten swój mur właśnie skruszać, tą swoją maskę, jakąś tą swoją skorupę możemy tak rozbić. No i to wtedy pozwala nam się zbliżyć tak do siebie. Za to chwała Panu. Chwała Panu. Mam na imię Robert. Przyjechałem z Rudy Śląskiej. Te rekolekcje bardzo mi pomogły. Moja komunikacja z żoną była taka trochę na bakier. Czuję się jak mały chłopczyk, który przyjechał tutaj po przedszkolu i po prostu poznaje, co jest w pierwszej klasie. Mam na myśli małżeństwo i wszystkie te elementy małżeństwa. Myślę, że wszystko przede mną i co z tym zrobię, gdy przyjadę do domu, no to właściwie życie pokaże. Ja mam na imię Ania. Jest to ważna sfera w małżeństwie, że trzeba się komunikować. Na początku małżeństwa wydawało mi się, że będzie to dużo łatwiejsze. Ciężko jest nam nazywać swoje uczucia. Ciężko jest je wyrażać. Właściwie to były niecałe 3 dni. Może nie wydarzyło się nic takiego wielkiego, ale pomogło nam dostrzec, że trzeba coś w tym kierunku dalej robić. Być bardziej otwartą na mojego męża, starać się go zrozumieć i może jeszcze właśnie z takich tematów, które były poruszone na konferencjach, że tak mi bardziej przybliżyły tego Pana Jezusa do tego sakramentu małżeństwa po prostu, że On jest taki obecny, że ten sakrament jakby dopełnia się w małżeństwie po prostu w ciele. Że to nie jest takie bujanie w obłokach. Zawsze mi się wydawało, że ta sfera ludzka jest taka gorsza, nie? Że tego Pana Boga tam nie ma. A tak właściwie to On jest między nami i każdy gest, każde słowo, no to jest budowanie tej więzi. Ja jestem Danuta, to mój mąż Jacek. Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Mieszkamy w Istebnej. Dla mnie te rekolekcje były przeżyciem. Przede wszystkim dowiedziałam się tutaj, że małżeństwo jest to służba, że mamy sobie służyć przede wszystkim nawzajem, przede wszystkim Chrystusowi na pierwszym miejscu, a później siebie nawzajem. I to jest dla mnie takie ważne przesłanie, które wyniosłam z tych rekolekcji. No ja co tu dodać? No, wydawało się, że jest wszystko w porządku, a jednak jakieś tam niedociągnięcia z mojej strony praktycznie występują i po prostu trzeba się dobrze zastanowić, jak to zlikwidować, rozebrać w dalszym ciągu po prostu, żeby
być jak najbliżej Pana Boga. Lucyna i Marek, jesteśmy z parafii świętych apostołów Szymona i Tadeusza w Kozach. Staż nasz małżeński to 15 lat. Pan Bóg odsłonił mi te sfery mojej osobowości i osobowości męża, nad którymi musimy pracować. I przez to odsłonił nam taką możliwość współdziałania ze sobą. I dzięki temu wiem, że będziemy bliżej, będąc bliżej Boga, będziemy bliżej siebie. Przez te treści, które tutaj były poruszane, wiele rzeczy zobaczyłem zupełnie w innym świetle. Wiele rzeczy odkryłem zupełnie na nowo. Powiem nawet, że w pewnym stopniu poznawałem, tak, chociaż to były krótkie rekolekcje, poznawałem żonę. Na nowo ją odkrywałem. Cudów działo się w naszym życiu. Drugi raz w życiu poczułem takie dotknięcie Pana Boga, takie fizyczne dotknięcie, dotknięcie Pana Boga, Boga Ojca. I to naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. I cieszę się, że tutaj właśnie przyjechałem. Jestem Tomek, to moja żona Ania. Przyjechaliśmy na rekolekcję. Nauczyć się ze sobą rozmawiać, ponieważ zauważyliśmy, że brakuje nam tej sztuki. No i myślę, że owoce będziemy zbierać za niedługo. Ja przyjechałam na usłuchanie mojego męża. Wiele odkryłam jego uczuć, które mi powiedział. I myślę, że tak naprawdę te rekolekcje nie kończą się w dniu dzisiejszym, ale dopiero się zaczynają przez całe nasze życie. To, co będziemy działać jutro, pojutrze i w następnych tygodniach naszego życia.